Przewaga warunków fizycznych zdecydowanie na korzyść Majka Truszki, ale czy to wystarczy, aby zwyciężyć? Zobaczymy za parę chwil. Skoncentrowany, bardzo szybki i bardzo precyzyjny, tak jak teraz Mike Druszka. Na razie bez większej odpowiedzi jego rywal Jakub Skuza. Ale też zmienia pozycję na leworęczną, to nie dobre przepuszczenie. Zabrakło mi kontry, bo tutaj rzeczywiście była okazja, ale doskonały ten lewy na dół. Kontroluje sytuację, kolejny lewy na górę. Kontroluje Mike sytuację tutaj w tej walce. To jest zresztą najtrudniejszy element w boksie, takie płynne przechodzenie z obrony do ataku, kontrola i widzenie wszystkiego. Za większość akcji Skuza jest karany, w związku z tym też boi się czasem coś zrobić. No, teraz widzimy próbę ataku, wpadł w liny. Już tylko 45 sekund tego pojedynku. Jeszcze raz. Same ciosy, jeszcze raz, Majku. No nie może wstrzelić Jakub Skuza i raczej próżno szukać nadziei w tych ostatnich 30 sekundach, że jest w stanie coś tutaj zmienić. Już odpowiedź. No, troszeczkę za długo czeka. I przez to akurat w tym wypadku zgubił dystans, ale teraz dobry prawy. Ależ kapitalnie! Unik prawy podłużkowy, lewy kierp. To była rzeczywiście no, koncertowa akcja na koniec walki. Tutaj nie ma wątpliwości, że Majk Druszka wygrał tą walkę i że było to zwycięstwo tak naprawdę do jednej bramki. Posłuchajmy zatem. Przez jednogłośną decyzję sędziów zwycięzcą tego pojedynku zostaje Majk!